filmik dla smakoszy kawy. Tym razem całkowicie inny smak i z bananem. Też znowu na zimno, bo jest dość ciepło na dworze. Co dokładnie dodaję? To jest tak. Łyżka duża szejka waniliowego. Mam małą łyżeczkę, więc muszę na dwa razy dać. Do tego mleko 200 ml. Do tego połowę banana. I ponieważ ten banan sprawi, że to będzie bardziej shake i to gęsty, dodaję do tego kawę, tym razem ze 150 ml. Najlepiej, żebyście mieli zimną kawę. Moja jest jeszcze trochę gorąca. Ja jak zwykle nie mam czasu na nic. Nie żartuję, po prostu mam mega smaka na tą kawę. Tak więc wrzucam jeszcze 4 kostki lodu. I to jest wszystko. Mało składników, proste, jak zwykle. Dobra, zamykam, miksuję. Do dekoracji użyję jeszcze takich bananów. Bananów, kawałków banana. To pocięło? Że nie pocięłam. Patryce i dekoracje to jest dwie obce rzeczy. Dobra. Pokażę wam, jak to wygląda. Oto moja bananowo-waniliowa kawa. Smacznego!